Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik apeluje, abyśmy w najbliższych wyborach stosowali kryterium etyki i fachowości, abyśmy wybierali osoby wiarygodne, przywiązane do wartości narodowych i społecznych. Ideałem jest rozmawiać, a nie odwracać się od człowieka innych przekonań. Czy w ogóle okazja do powiedzenia, zwrócenia uwagi na pewne sprawy. Myślę, że to jest obowiązek też nasz, żebyśmy mówili, spotykali się z różnymi ludźmi i mówili to, co powinniśmy powiedzieć, zwracali uwagę na pewne sprawy, niezależnie od tego, czy będą nawet zrealizowane, czy nie, czy będą zrealizowane przez jedną orientację, czy drugą. Więc myślę, że to jest taka uwaga. Potem sądzę, że kryterium do tych wyborów mogło być również troska o wartości narodowe, o wartości społeczne, które też w duchu budowania zdrowej, mocnej przyszłości w oparciu o etyczne zasady jest zawsze bardzo aktualną i bardzo potrzebną sprawą, potrzebnym postulatem. Prawo i Sprawiedliwość ma przeprosić Platformę Obywatelską za słowa o zerowym udziale PO w niektórych inwestycjach. To podczas tej konferencji padły słowa, że za rządów PO nic się nie zmieniło. To była reakcja Prawa i Sprawiedliwości na kampanię Platformy Polska w budowie. Jako żywo Platforma Obywatelska nie ma z tym nic wspólnego, w związku z tym następna karteczka. PiS zarzuciło partii rządzącej, że ta chwali się nie swoimi sukcesami. Wymieniono kilka przykładów inwestycji, które rozpoczęto za poprzednich rządów, a znalazły się na liście osiągnięć PO. Zero w tym udziału Platformy Obywatelskiej. Oceniając kampanię konkurentów, politycy PiS powiedzieli, że w niektórych inwestycjach udział PO był zerowy. I za te m.in. słowa partia Donalda Tuska pozwała PiS w trybie wyborczym. Ku zdziwieniu dziennikarzy rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że politycy PiS-u mają sprostować informacje na temat kampanii informacyjnej Platformy. Satysfakcji nie kryje pełnomocnik Platformy Elżbieta Kosińska-Kozak. Postanowienie uwzględnia w całości żądania Platformy. Ucieszyło to posła Platformy Pawła Olszewskiego. Dla mnie nie jest żadnym zdziwieniem. My z pełną odpowiedzialnością złożyliśmy ten wniosek, biorąc pod uwagę to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, a mianowicie w sposób uporczywy kłamało. Mam nadzieję, że ten wyrok otrzeźwi troszkę PiS. Komitet Wyborczy PiS musi przeprosić Komitet PO i wpłacić 10 tysięcy złotych na hospicjum w Krakowie. Nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie był obecny na rozprawie, a to właśnie na pozwanym ciąży obowiązek udowodnienia, że jego wypowiedzi są prawdziwe. Stąd też sąd oparł się na jednej stronie. Nieobecność na rozprawie to protest przeciw metodom, jakie stosuje PO w kampanii wyborczej, mówi poseł PiS Arkadiusz Mamczyk. I odpowiedzią na ten pozew sejmowy właśnie było takie stanowisko, że nie będziemy sprzeczać się co do dwóch czy trzech inwestycji, które były w tej książeczce, ponieważ uważamy, że kampania wyborcza nie powinna odbywać się w sądach. Metody PO niepokoją także inne partie. Ich przedstawiciele podkreślają, że sale sądowe nie są dobrym miejscem do rozstrzygania tego typu sporów. To psuje debatę publiczną. Telewizja publiczna zatrudniła satanistę. Jednym z jurorów mającego ruszyć we wrześniu programu pod tytułem The Voice of Poland będzie Adam Darski. Przeciwko zatrudnieniu muzyka protestują dziennikarze Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Tak wygląda juror nowego programu muzycznego, który od września będzie emitowany na antenie telewizyjnej Dwójki. Adam Darski, pseudonim Nergal, który dla Sumerów był bóstwem zarazy, chorób i epidemii, jest założycielem grupy Behemoth, która w trakcie swoich występów promuje antychrześcijańskie teksty i satanistyczne symbole. On działa na chwałę szatana. Natomiast jak daleko idzie w takiej działalności, jak daleko idzie we współpracy z szatanem, to tego nie wiemy. Podkreśla filozof dr Stanisław Krajski. W 2007 roku Nergal posunął się za daleko. W trakcie jednego z występów, bluźniąc, podarł Biblię. Za publiczne pieniądze uzyskane z abonamentu zatrudnia człowieka, który pozwala sobie na takie ekscesy jak darcie Biblii. Komentuje decyzję o zatrudnieniu Nergala przez kierownictwo TVP, członek Rady Programowej Telewizji Publicznej Anna Sobecka. Jak to się stało, że człowiek, który tylko rok uczył się gry na gitarze i to na dodatek w ognisku muzycznym,
będzie oceniał muzyczne występy na antenie ogólnopolskiej telewizji. Dziwię się, że taki człowiek jest lansowany w telewizji publicznej. Podsumowuje były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jarosław Selin. Przeciwko udziałowi Nergala w programie telewizji publicznej protestuje Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, którego członkowie napisali specjalne oświadczenie. Udział Adama Nergala Darskiego, zadeklarowanego satanisty i wroga chrześcijańskich wartości, w programie The Voice of Poland w TVP2 stoi w sprzeczności z zapisami o misyjnym charakterze Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego, które odwołują się do wartości chrześcijańskich i narodowych. Ale wartości chrześcijańskie i narodowe są wyśmiewane w innych stacjach. Kilka dni temu na antenie stacji TVN wyświetlono materiał, w którym jeden z pracowników telewizji, Paweł Płuska, parodiował błogosławionego Jana Pawła II. Cała prawda, całą dół. I ty, siostro druga, na tym stolcu siedzisz. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Płuska wypowiadał słowa, które z ust Jana Pawła II na pewno by nie padły. Właśnie, nareszcie dojedź mi tą kamerą, pokaż moją facjatę. Są osoby, których nie należy chyba parodiować. Uważa poseł PO Sławomir Neumann. W niektórych mediach nie ma świętości, dodaje Andrzej Jaworski z PiS. Jest to kolejny element naigrywania się z osób ważnych dla Kościoła katolickiego, z osób ważnych dla Polaków. To nie pierwsze i zapewne nie ostatnie ekscesy w TVN-ie.